Dzień dobry, witam Was serdecznie. Drogie lwy w czytaniu na tydzień od 7 do 13 października. Witam Was w nowej odsłonie jako kwiat lotosu Tarot. Inspirowana symbolem, który znajdował się w dawnej nazwie kanału Tarot Spokojnej Ścieżki i symboliką kwiatu lotosu oraz tym, co chciałabym przekazywać poprzez Tarota i jak współpracować z Wami, robiąc Wam czytania. Postanowiłam, że ten kwiat lotosu jest bardzo dobry, jest to w ogóle dobry moment na to, żeby zmienić tą nazwę, bo tak czuję, że to jest właśnie spójne z tym, jaką drogą chcę podążać, jeśli chodzi o karty Tarota. A więc chciałabym, aby karty Tarota moje, które do Was, z którymi do Was wychodzę, oświetlały Wam drogę, dawały jasność umysłu, wyciągały Was właśnie z ciemności w światło. Czyli oświetlały Wam drogę, dawały też Wam wytchnienie, spokój i taką jasność pewnych sytuacji. Ale to tylko naprawdę namiastka tej symboliki, dlatego warto poczytać o tym więcej, jeśli oczywiście potrzebujecie. Witam serdecznie lwy. Jeśli chodzi o pracę, macie tutaj asa miecza, a więc w tym tygodniu warto będzie postawić na takie podejście zdroworozsądkowe. Jasność sytuacji tutaj będzie miała kluczowe znaczenie, a tą jasność możecie uzyskać na kilka sposobów. Poprzez właściwą komunikację, jasność wypowiedzi, klarowność wypowiedzi, uczenie się, zdobywanie wiedzy, rozwój, nauka języków obcych, ale też czytanie dokumentów, dokumentacji, które podpisujecie, aby nie było żadnych błędów. Możecie też zdobyć w tym tygodniu jakiś certyfikat, nad którym pracowaliście lub rozpoczniecie pracę. Rozpoczniecie może też dodatkowy projekt, który będzie wymagał doedukowania, nauki. Jeśli chodzi o tych z Was, którzy szukacie pracy, siódemka pentakli pokazuje, że dobre są początki w tym tygodniu. Znajomości czy rozmowy, które zaistnieją, będą pokazywały w przeciągu dłuższego trochę czasu owoce. Natomiast co to może oznaczać? Jeśli zaczniecie w tym tygodniu rozmowy, będzie trzeba poczekać. Te rozmowy kwalifikacyjne lub procesy rekrutacyjne mogą być też bardzo długie, wieloetapowe i możecie trafić na taki system rekrutacji. Także cierpliwości i powolutku. Jeśli chodzi o związki, macie kartę Słońca, która pokazuje, że we Waszym życiu i w rodzinie może pojawić się dziecko, syn na przykład. Bardzo dobre wiadomości. Jeżeli zmagaliście się z jakimiś problemami, karta Słońca pokazuje, że nareszcie przychodzi czas objawienia, rozjaśnienia, słoneczka w sercu i takiego ciepełka. I wewnętrznie poczujecie, że rozwiązują się problemy. I to, jakie też wnętrze macie, powoduje, że wibrujecie pozytywną energią i też tak otoczenie będzie Was odbierało. Uśmiech, pozytywne nastawienie, poczucie własnej wartości, pewności swoich możliwości, to jest bardzo ważne na ten czas w związkach. Pozytywny bardzo czas. Jeśli chodzi o Was single, pokazujecie się w ósemce mieczy, a więc nie wiem, czy czujecie się bezradni, czy czujecie się uwięzieni w jakiejś sytuacji, boicie się wyznać uczucie, ale to jest taka karta spętania na poziomie głowy. Blokowania się i widzenia siebie w złym świetle, choć wcale tak nie jest. Jeśli zaszły jakieś randki, spotkania towarzyskie, w których, drogie lwy, czujecie, że jakiś obciach się wydarzył, albo widzicie, że inni są fajniejsi, bardziej tacy topowi, no to wy, lwy, źle to widzicie, bo każdy z nas jest inny i to, co u kogoś piękne, niekoniecznie może sprawdzić się u Ciebie. Czyli zachowując się jak ktoś inny, żeby się przypodobać, nie będzie to dobre rozwiązanie. Dobrze widzieć siebie w właściwym, pozytywnym świetle. Często w tej karcie pokazuje się, że człowiek wyobraża sobie to, co zupełnie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pamiętaj, nie blokuj się, bo zaniżasz sobie energetykę, czy przez swoje myśli, czy może przez kogoś, przez otoczenie. Wsparcie anielskie to anioł duchowego oświecenia i nic tu innego nie ma, jak po prostu odrodzić się, przebudzić i mieć pewnego rodzaju świadomość. Pracować tutaj na poziomie umysłu, nad duchowością, nad afirmacjami, nad pozytywnym myśleniem. Dobrego tygodnia Wam życzę. Pa, pa.